Z tej strony Tomek, zapraszam Was do kolejnej analizy projektowej kryptowaluty. Dzisiaj zajmiemy się projektem DexTools, jego tokenem DEX oraz pokażę m.in. dlaczego warto w pewnych sytuacjach korzystać z tego narzędzia i w jaki sposób przekłada się to na wartość tokenu użytkowego DEX. Serdecznie zapraszam do tego odcinka. Token DEX jest tokenem typu ERC20 na platformie Ethereum, strona główna tego projektu. Tak naprawdę projekt ten idzie w zgodzie z obecnym trendem, czyli z trendem analizowania projektów pojawiających się na Uniswapie. I dzięki niemu mamy wgląd w listę zleceń, w orderbooka oraz jeszcze kilka innych ciekawych opcji związanych z drugą zdecentralizowaną giełdą, czyli z IDEX-em. Zespół ten już jakiś czas wydał token, który był pierwowzorem tokena DEX, także cały ten presale był dostępny już jakiś czas temu. W obecnej sytuacji, aby korzystać z wersji beta narzędzia właśnie DexTools, potrzebne jest 5000 tokenów DEX. Także tutaj od razu widzimy, jaka jest użyteczność tego tokenu. Cały roadmap jest rozpisany, to co zespół planuje wdrożyć jeszcze w tym roku. Naprawdę robi wrażenie, zobaczymy co z tego się będzie dało wykorzystać. Wydajność tego rozwiązania jest oczywiście w dużym stopniu zależna od blockchaina Ethereum, dlatego też w pewnych sytuacjach mogą się pojawiać pewne opóźnienia. Zespół tego projektu nie jest anonimowy, co również wyróżnia go na tle innych projektów, które wchodzą na Uniswapa i zapewniają tam płynność. Jeśli chodzi o sam kontrakt, to jest on zweryfikowany po stronie Etherscana, nie ma tutaj jakichś dziwnych spraw, fragmentów, do których można byłoby tak naprawdę się w jakiś sposób doczepić. Tak jak mówię, sam token jest tokenem typowo użytkowym. Jest on potrzebny do korzystania właśnie z widocznego na ekranu portalu DexTools. I teraz parę słów o tym i dlaczego ten token jest potrzebny i może dlaczego warto go mieć, jeśli zajmujemy się analizą projektów kryptowalutowych, a zwłaszcza tych wchodzących na giełdę Uniswap. Zaczynając od początku, DexTools daje nam możliwość operowania na giełdzie IDEX w wersji 1.0 i tutaj mamy możliwość prześledzenia właśnie zawartości portfeli, śledzenia wartości spreadów, informacje o własnym portfelu na tej giełdzie, śledzenie orderbooka i tego typu właśnie zależności. Ja natomiast osobiście dużo bardziej wykorzystuję DexTools, myślę, że jak większość użytkowników, właśnie w zakresie śledzenia tego, co dzieje się na Uniswapie w kontekście danej pary walutowej. Tutaj mamy tak naprawdę dwie opcje, jeśli chodzi o samego Uniswapa. Pierwsza z nich to Pool Explorer, czyli przeglądarka puli płynności dla poszczególnych tokenów. Widzimy, że tutaj w czasie rzeczywistym one się, te dane nam update'ują i zmieniają, informując nam o tym, czy na przykład dana wartość została dodana czy usunięta do puli płynności konkretnego tokenu, jak ta zmiana wpłynęła na całą pulę, ile jeszcze w puli zostało oraz kiedy dana para zapewniająca płynność dla tego konkretnego projektu została utworzona. Ciekawym i chyba najbardziej popularnym miejscem dla całego DexToolsa jest właśnie ekran przedstawiony teraz. Pokazuje on nam właśnie typowy wykres ochlok,
który informuje nas o tym, jakiego typu zlecenia właśnie pojawiają się w zakresie danej pary kryptowalutowej na giełdzie Uniswap. Tutaj DEX również prezentuje coś takiego jak DEX Score, który jest dla nas pewnym wskaźnikiem. Od razu podkreślę, żeby tego nie traktować jako wyrocznie. Jest to wskaźnik, który sygnalizuje nam tak naprawdę, w jaki sposób ten projekt jest wiarygodny i na ile można zaufać jego twórcom. Niemniej jednak podkreślam, że to jest oczywiście opinia wydana na podstawie wyliczeń zaimplementowanych przez algorytm napisany przez właśnie osoby odpowiedzialne za DEX Tools. Tutaj kolejna bardzo powszechnie wykorzystywana funkcja jest to śledzenie historii zleceń dla danej pary, dla konkretnego tokenu. Dzięki temu widzimy, czy dany token jest aktualnie skupowany, czy jest wyprzedawany na Uniswapie w konkretnej parze. Dodatkowo tutaj możemy sobie przejść na Etherscan i prześledzić to, korzystając właśnie z tego serwisu. Dodatkowo mamy bardzo ciekawą opcję pokazującą nam, czy i która już kolejna jest to transakcja danego adresu. Dzięki temu wiemy, że na przykład z tego adresu sprzedano w ostatnim czasie, dokonano dwóch transakcji sprzedaży właśnie tokenu DEX. Dodatkowo system również informuje nas, czy dana transakcja została zawarta przez interfejs użytkownika Uniswap, czy po prostu przez bota korzystającego z API Uniswapa, co w pewnych sytuacjach również możemy oczywiście wykorzystać. DEX Tools i widok prezentowany aktualnie na ekranie często jest również podawany w ramach ogłaszania czy dodawania danego tokenu, danej płynności na giełdę Uniswap. I to wszystko, jeśli chodzi o token DEX oraz narzędzie DEX Tools. Jest to jeden z nielicznych tokenów, które już w zasadzie od samego początku mają swoją użyteczność. Tutaj ta łączna liczba tokenów jest cały czas zmniejszana, co powinno oczywiście wzbudzić popyt na te tokeny wśród osób, które oczywiście korzystają z narzędzia DEX Tools, ponieważ jest on do tego przeznaczony, czyli za pomocą tego tokenu mamy w pewien sposób możliwość korzystania z ograniczonej wersji tego serwisu. Następnie, gdy projekt ten wyjdzie z wersji beta, będą to kolejne jakieś opcje uwalniane, bądź też liczba tokenów potrzebna do tego również może ulec zmianie. Także to wszystko, jeśli chodzi o token DEX i narzędzie DEX Tools. Dziękuję za poświęcony czas na ten odcinek i dajcie znać w komentarzach, czy korzystacie z tego narzędzia oraz co można byłoby w nim zmienić. Dzięki, cześć.